Wyobraźcie sobie tą sytuację. Idziecie na pierwszą randkę z dziewczyną. Randka idzie dobrze, w tym sensie, że wszystko jest okej. Pijecie sobie, jest wszystko pięknie. Dogadujecie się, powoli coś się kruje. Chemia, jest chemia. Chyba mnie interesuje. Nie, nie, eterze. I dziewczyna mówi: tu moja mama mieszka blisko, jest impreza, chodź na domówkę. Wchodzimy na domówkę. To mówię o swoim przeżyciach, nie? Wchodzimy na domówkę mamy, która mieszka blisko pubu, gdzie miałem randkę. Udany wieczór. A tu za chwilę posypują się kreseczki kokainy. I mama, ojczym. Kreseczki idą. I wieczór się robi po prostu kolorowy, nie? Tak. I to jest właśnie takie... To jest coś, co po prostu dostałem knockouta, nie? W tym sensie takim... kulturowym, tak? Tak się mówi? Kulturalnym? Nie kulturalnym, kulturowym. Także kokaina tutaj to jest numer jeden po prostu drug w Anglii. I chciałem wam o tym powiedzieć, bo to było przybywając z Polski. O kokainie się tylko widziało w telewizji. Słyszało, że ktoś tam kiedyś coś próbował. A tutaj kokaina dla Anglików to jest numer jeden, oprócz picia. Jest bardzo popularna. Dużo Anglików bierze kokainę. Dużo znanych Anglików bierze i brało kokainę. I to jest coś, co po prostu mnie bardzo zszokowało tutaj. Nie wiedziałem tego o Anglikach, że kokaina jest tak popularna. I pewnie zapytacie, czy brałeś sam? Tak, jak przyjechałem do Anglii, za jedne z pierwszych pieniędzy, tak, kupiliśmy sobie koks, kokainę. Kosztowało to wtedy 50 funtów za grama, a zarabiało się około 250 funtów tygodniowo. Czyli pamiętam w Polsce, jak byłem, to słyszałem, nie widziałem, nie brałem. Słyszałem, że kokaina kosztowała wtedy 200 zł, nie? Około 2004 rok, 2003. Za grama, a tu, czyli 200 zł, a wtedy się zarabiało chyba z 500 na miesiąc, nie? A tutaj jeden dzień pracy i masz gieta, nie? I dokładnie, także próbowałem, nie polubiłem i nigdy nie kontynuowałem, ale to nieważne, nie? Po prostu nigdy nie polubiłem tego dragu, dlatego brałem raz i koniec, ale... Tak, kokaina to jest ulubiony drug tutaj i Anglicy to bardzo lubią. Biorą go wszyscy, znani, nieznani. I to jest coś, co w ogóle co jest bardzo powszechne tutaj na weekend. I powiem wam, że tak jest z tym weekendami, że po prostu alkohol to jest jedno, a kokainka to jest drugie. I na przykład pamiętam, że była afera w telewizji. Nigella Lawson, ta piękna kucharka, która ma swoje te kulinarne show. Tam ktoś ją kiedyś wyszło, nie wiem, ci tabloiderzy, nie? Tabloid, jak ich się nazywa, ci reporterzy, co tam wyciągają brudy, jakoś tam chyba znaleźli, że brała kokainę z jakichś SMS-ów, jak się kłóciła z chłopakiem swoim, tam. No, że brała, nie? Nigella Lawson brała. Tak byśmy się teraz dowiedzieli, nie? Że tam, nie wiem, jakaś tam Magda Gessler, nie? Na koksie jedzie, nie? No, albo ten Michael Gove, też polityk, nie? Tam, kurde, on teraz wysoko tam siedzi, nie? Ale też, kurczę, na koksie jechał 20 lat temu, nie? Na kokainie. Także to jest bardzo tutaj nie? Kokaina w Anglii jest bardzo popularna i po prostu to nie jest taki, że tak powiem, taki diabeł, taki coś strasznego. Po prostu to jest po prostu ich drag, nie? Ludzie mają normalne firmy, normalne życie i sobie normalnie żyją i funkcjonują, a przy okazji sobie czasem biorą kokainę, nie?
Sorry, no i właśnie. Więc to jest taki bardziej tutaj normalne, a dla nas z Polski to nie było takie normalne, przynajmniej dla mnie. Było dużo bardziej szokujące niż, no, niż na przykład dla Anglików, nie? Ale no właśnie. Także taka historia z kokainą, nie? Tutaj, że bardzo popularna, bardziej chyba niż w Kolumbii, co? Bo tam chyba tylko na eksport idzie, nie? A tutaj, no chyba Anglicy to jest numer jeden w braniu koksu. I właśnie. I o kurczę, jest w ogóle lód, nie? Nie, że się zaraz prawie się wypierdzieliłem. No, ale to właśnie taka historia z koksem, nie? Z kokainą. Że to jest ich numer jeden. U nas był numer jeden amfetamina, nie? Za starych czasów pamiętam. Amfetamina była numer jeden, była wszędzie na blokach, w miastach. Chyba już nie jest tak popularna. I to tyle, nie? Że wiem, że tutaj numer jeden jest koksik, kokaina i taka historia, nie? Z kokainą. Trzymajcie się, cześć. Marko, no właśnie, taka historia z tą kokainą. Tak, chciałem dodać szybkie wideo i dokleić, bo minęło parę dni, jak to nagrałem. I co się stało? Właśnie dzisiaj z rana się budzę, idę do pracy, maluję restaurację. Wyszły przecieki, że Prince Harry, książę Harry, no, wychodzi jego autobiografia i tam już parę tych wyszło. No i się przyznaje, że brał kokainę, jak miał 17 lat. Przyznaje się do wielu rzeczy, dlatego właśnie są te przecieki, by kupić jego autobiografię, no, bo jest dużo ciekawych rzeczy, tam pewnie, że tak powiem, expose, nie? Mówi, bo jest w konflikcie z resztą rodziny. Ale odnośnie kokainy, nie? No właśnie, tak to jest z tą kokainą. Bardzo, bardzo, nie tylko znanych ludzi, ale naprawdę nawet rodzina królewska też brali kokainę. Nawet pewnie jeszcze biorą niektórzy, nie? Także to nie jest już taki cichy temat. Kokaina. I bardzo, naprawdę, bardzo popularna. I teraz nawet Prince Harry, książę Harry, no, się przyznał do tego. 17 lat to ja nawet piwa nie piłem. A on już kokainę brał? Co za kurde. Także szok, nie? Szok i nie szok. No, także chciałem to dodać, takie szybkie wideo i dokleić, bo po prostu jestem trochę ten, po prostu wow, nie? Co za timing. Akurat myślałem o koksie, o kokainie, żeby zrobić wideo, a tu taki kurczę jeszcze dodatek, nie? Że co tam kurczę, jakaś tam znana kucharka czy polityk, Prince Harry, nie? Nawet Prince Harry też na koksie jechał, nie? Może cały czas jedzie w tej Kalifornii, że jest tam Meghan, może cały czas. Ale to chciałem dodać, nie? Więc tyle, taka historia, nie? Trzymajcie się, cześć.